O, idealnie. Właśnie mi się zrespiła litka. Czemu to ogólnie nagrywam? Czemu tak jeden dzień po tym, jak... Nie wiem, zaraz wam wszystko wyjaśnię, tak? Wcześniej sporo tak ogólnie grałem, sporo wexpiłem. Widzieliście sami, pokazałem wam ogólnie, że miałem chyba 90 level. O, już mam 95, tak? Więc już od jednego dnia, dzisiaj na przykład nic nie biłem. Dzisiaj jest poniedziałek, nic nie biłem. Stoję sobie tylko po prostu na czaszce, nie mam żadnego problemu z tą czaszką. No i jak widzicie, jestem tutaj, ekspię sobie, więc jest spoko. Kurwa, nie ekspię, Boże, już się plątam. Wiecie czemu? Za jakieś 24 godziny dokładnie będę miał pociąg do Warszawy, a potem będę miał samolot o 5 rano. Później już nie ma tych i cóż, wylatujemy, że tak powiem, z moją dziewczyną i trochę też wrzucanie filmów będę miał utrudnione, nie powiem, bo nie będę mógł. Postaram się ogólnie pobrać wszystkie programy i tak dalej na laptopa. Jak z tym wyjdzie, to też zobaczymy. Nic wam też nie chcę obiecywać, ale jak najszybciej, jak będę mógł, tak się postaram. Ej, w ogóle gdzie idę? Bo ja głupi jestem. Teraz tak widzę. Nie, mogę opka poszukać, tylko ja już zacząłem, jak widzę, pomijać sporo respów. Raczej go nie znajdę o tej godzinie. Ale wiecie, na pewno jeśli nie będę expić, to... Znaczy będę robił tak wszystko... Jeszcze raz, będę robił na pewno wszystko, żebym mógł... Kurwa, już mi się taki język plącze. Będę robił wszystko, żeby móc nagrywać. Jeśli nie będę mógł nagrywać, to na pewno będę się starał albo jakoś rozbijać moje postaci i tak dalej, a z tych całych moich poczynań i tak dalej, no raz na jakiś czas będę się starał wam wrzucać film, gdzie coś tam opowiem i tak dalej, czyli tak jak normalnie. Tylko nie będzie to aż tak często, bo teraz miałem, powiedzmy, trochę też przestój, nie miałem też dużo rzeczy do roboty. Bo tak w moim życiu bywa, że albo mam zbyt dużo czasu, albo za mało. Więc nie wiem, poszukam opka, nie wiem, pójdę do miasta. Wiecie, co mogę powiedzieć? Że tak jak na bargodem.pl robiłem przelew SEU, żeby zdobyć po prostu SEU-ki, tak? Robiłem to. Robiłem to za pomocą przelewu bankowego. To w bargodem.pl robiło się to w file. W bargodem.com. Dobra, nie chcę mi się tego szukać, pierdolę to. To w bargodem.com musiałem czekać 3 dni. Znaczy to też na pewno ma związek z tym, że robiłem to w weekend. Znaczy to jest tak, że pierwszy raz pojawił się jakiś problem z przelewem, że szedł dłużej, tak? Tak jak ludziom potrafią przelewy iść, nie wiem, 5 dni naprawdę, to ja nigdy się czegoś tak. Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Co najwyżej może jeden dzień roboczy to była taka sytuacja. W sumie to teraz też jest jeden dzień roboczy. Dobra, głupi jestem jednak. Ale tak jak mówię, będę robił wszystko naprawdę, żeby móc nagrywać, bo jest to rzecz, która, jak mówiłem, bardzo mnie satysfakcjonuje, bardzo to lubię, mam z tego wielką radość. Patrzcie, tutaj mam ile zwojów. Pójdziemy sobie też do tego, odebrać ten kamyczek, bo staram się to robić ogólnie, kiedy mogę, czyli cały czas. Możemy jeden dziennie odbierać. Wystarczy zrobić tam chyba jeden quest i potem można odebrać. Czy na początku odebrać, nie pamiętam. Na pewno musiałem jakieś questy robić. To są questy takie, powiedzmy, dzienne, które dają nam te kamyczki, tak? Z tego, co się dowiedziałem, to te kamyczki i tak dalej możemy te bronie tworzyć, tak? O, widzicie? Mamy od razu jeden. Mamy jeden kamyczek. Są takie potworki elity, o których wam opowiadałem. Był chyba na 70 level, czy nawet 75, nie pamiętam. Jakiś tam po prostu na Erem czy na Andarum mi się pojawił. I teraz na setny level, bo też na miśkach expiłem. Na 88 levelu normalnie latałem sobie po miśkach. Sporo rzeczy też kupiłem za to, że zaoszczędziłem sobie na tych zbojach, czyli właśnie naszyjnik, rękawiczki, to już wcześniej, ale naszyjnik ostatnio kupiłem za 10 dziem.
Najgorzej z was jest tą tarczą, bo nie mam jak jej kupić. Mogłem sobie jakąś zwykłą jeszcze kupić, ale nie. Albo nawet zwykłą na 8-9 założyć, myślę, żeby było lepiej. Bo jest tylko nawoja. Ale jestem głupi i jednak tego nie zrobiłem. Jakbyście się pytali ogólnie, co się dzieje na Berufsie, to wam pokażę. Moja postać się raczej nic nie zmieniła, bo ma 97 level. Stoję cały czas na łowcy czaszek. Nigdy jeszcze nie umiem łowcy czaszek. Czy władcy czaszek? Łowcy czaszek. Nigdy nie ubiłem tej elitki na szybką walkę, bo się boję po prostu. Bo zrobiłem sobie specjalne umiejętności, tak jak mi jakiś mit polecał, żebym sobie zrobił ten rozpraszający okrzyk, który tam obniża krytykę i używam go tak z 3-4 razy. 3 w zasadzie, ile działa tur? Obniżenie krytyka? Na 2 tury, to używam go tak 3-4 razy, no. I powiem, że no coś tam daje. Więc jak widzicie, też tancerzem ostrzy też możemy coś sobie wykombinować na tych elitkach. Nawet na takim mniejszym levelu chodzi mi o to, tak? Bo na wyższym levelu to też można pokombinować, a zwykle to pamiętam, kiedyś ogólnie jak się grało w tą grę, to biciele można było tylko coś, czy tam jakimś, znaczy bardziej magicznymi profesjami można było coś z tymi łukami, wiecie, poszpilować, a te fizyczne nie były aż takie ciekawe, nie? No i dobra. Jakby ktoś chciał, to może sobie zwoje kupić. Ja je cały czas wystawiam, bo zawsze z tego jest pieniądz, tak? Szczerze nie mogę się doczekać, bo jak na razie z moją dziewczyną jedziemy do Wielkiej Brytanii. Jak ktoś tam jest z Wielkiej Brytanii, jest to dokładnie miasto Kingston upon the Hull i tam będziemy, zobaczymy jak to będzie. I no co? Dzisiaj ogólnie dostałem telefon też tak samo od koleżanki z pracy, że szukają też, że jakiś koleś z innej firmy się odzywał, że geodety szukają. Widzicie, jak jakim ja fejmem jestem ogólnie w tym mieście? Kurwa. Dobra. Dobra, tutaj są zwoje. Czy są jakieś przedmioty? Kurwa, spalę to wreszcie. Od 90, od 89 do 114. Jaki chcę level ogólnie wbić, bo to też jest pewna myśl. Nie wiem. Nie wiem zupełnie jaki chcę level wbić. Sobie jak na razie tutaj tak błądzę, powiedzmy, kupuję jakieś przedmioty i tak dalej. Staram się jak na razie na tej łowce czaszek coś postać, bo nie chcę mi się XP naprawdę. Chcę sobie ten ostatni wieczór ogólnie, który jestem w Siedlcach, czyli u siebie, to chciałbym spędzić jakoś tak na luzie. Nie chcę mi się już XP naprawdę. Ostatnio sporo XP, więc nawet przy dziewczynie. Dziewczyna tam patrzy się ogólnie, leży tam Patrycja i co ty robisz? A ja, XP sobie na miśkach. Spoko. Ale też się przyjemnie XP'ło z tymi questami, naprawdę, jak... właśnie, miałem ten bilety wam pokazać. Dobra, nic nie ma na aukcji, więc jebać to. Nie chcę mi się XP'ć. Możemy sobie jeszcze na łowce czaszek pójść. Taki krótszy odcinek najwyżej wam wrzucę. Jak chcecie z tymi questami wiedzieć, to jest tutaj. Patrzcie. Od 94 levela. U Tuni też jest parę questów i warto je porobić. Nie są jakieś trudne, musicie zabić albo tam 6, albo 12 bandytów i tak dalej. No i tutaj macie to wszystko. U Meandry jest z następny level. O, następny level to nawet jest więcej tych questów, że tak powiem. No, to tyle. Czy coś jeszcze miałem wam pokazać? O, możemy do Eder iść. Bo mam tu swoją broń, która jest na 50 level, która na początku myślałem i byłem głupi, bo myślałem, że ona jest z tytana i że tytan jest 60 levelem i byłem głupi po prostu. To o to mi chodzi. Możemy sobie to potem ulepszyć na broń na 120 level. Receptury, bo tutaj jest coś takiego crafting w tej grze, jeśli chodzi o margonem.com, tak? Bo była już osoba, która mi tam zarzuciła, że pewne rzeczy nie ma na PL, a są w com i ja mówię, że jednak one są i podkreśliłem to wielokrotnie, że są na com. Ktoś mi nie uwierzył i tak było. Sprzedaję ten ziomeczek za kamienie, które są dla waszej profesji, czyli w moim przypadku na Warriora, czyli na Wojownika. Tutaj możemy sobie zrobić Stone of Watch, Warrior Stone. Wow. Czy co ja będę mógł, nie wiem, kupić to? Armored Fist. To na rękawiczki. Tak? Nie wiem.
na buty, na hełmy, na zbroję i na... O, to jest właśnie receptura, która będzie mnie interesować, jak bije 120 level. Weźmy sobie to. Ja to umiem pewnie. A nie, musiałem dwa razy kliknąć po prostu. Aha, bo tu nie ma... Dobra, wiecie jak zróbmy? O tak. Zaraz to zmienię. Bo warto sobie ogólnie zmienić na... No zmienię po prostu na ten nowy interfejs. Tutaj jest to bardziej tak... Nie wiem, właśnie crafting nawet odpalić na starym, bo na starym tego nie było. Kurwa, czemu mi to nie odpala? Zróbmy tak. O, po prostu te skrypty powłączam. Receptury. Hełmy. Neutral. Wow! Możemy je zamieniać? Czy muszę mieć każdy? Aha, rozumiem, że jeśli będziemy mieli każdy jeden, to możemy sobie stworzyć, czy z jednego? Chyba każdy muszę mieć, a każdego to ja nie mam. Na przykład tropiciela czy łowcy nie mam kamienia. No to... No, przynajmniej wiem. Tutaj to potiony są związki startowe i tarcze jakieś też... O, właśnie te... Jak próbujemy łączyć przedmioty i tak dalej, to nie łączymy ich u NPC, tylko stajemy receptury. Właśnie u tego typa Stuzmer, gdzie robimy przedmioty z... Jak one się nazywały? Dobra, włączmy to wszystko może. Jak robimy przedmioty z ośmiornic, czy właśnie z tych pum, to może... Oj. To właśnie tam można sobie wykupić recepturę. Nie wiem, ile ona kosztowała. Tutaj ten ziomeczek jest, który nam zleca parę questów. To już wam mówiłem. Idźmy sobie raz ubić łowcę czaszek. Nie mam jakoś super weny, więc tyle co mogłem wam powiedzieć, to powiedziałem. No i tyle. Jak ktoś tam mi chciałby też poopowiadać o życiu w Wielkiej Brytanii, to może mi powiedzieć. Nie pogniewam się. Cóż, no, nie spodziewałem się legend. Dobra, nie przedłużam, bo gadam głupoty. Siema.